punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Guiska-Hejke, witam Państwa bardzo serdecznie. I rozpoczynamy oczywiście już tradycyjnie od naszej sondy SMS-owej. A dzisiaj pytamy Państwa o to, czy za prezydentury Andrzeja Dudy Polska wzmocni swoją pozycję w NATO, jeżeli Państwo uważają, że tak właśnie będzie, że uda się to zrobić panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wówczas należy wysłać SMS o treści 1 na numer 72075. A jeżeli Państwo uważają, że tak się niestety może nie wydarzyć, wówczas SMS o treści 2 wysyłamy na ten sam numer 72075. Ja przypomnę, że regulamin naszej sondy dostępny jest na stronie internetowej Telewizji Republika. I od razu witam naszego pierwszego gościa, pan profesor Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, czyli ta osoba, która w kancelarii będzie się zajmowała sprawami międzynarodowymi. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Dobry wieczór. No właśnie, dzisiaj pan prezydent mówił o tym, że chcemy być prawdziwą wschodnią flanką NATO. To jaka jest dzisiaj realna? Bez, gdybyśmy odrzucili piękne dyplomatyczne słówka, ja rozumiem, że mówię do dyplomaty, więc to nie do końca będzie możliwe, ale jaka jest realna pozycja Polski w NATO? Powiem dyplomatycznie, pozycja jest niesatysfakcjonująca. Tak? To nie jest pozycja, która dawałaby nam świadomość także polskiemu społeczeństwu. Świadomość, czy dawała nam... Znaczy inaczej, dawała nam świadomość bezpieczeństwa? Bo to jest coś... I jedno i drugie. Tak? Z jednej strony świadomość w takim sensie, żebyśmy byli pewni, że to nie wyłącznie wola polityczna daje nam w ramach sojuszu, daje nam gwarancję bezpieczeństwa sojuszniczego, tylko właśnie obecność stała tej infrastruktury i wojsk NATO, co powoduje, że terytorium Polski jest terytorium pierwszej klasy obronności, mówiąc takim zupełnie innym językiem, innym żargonem niż żargon wojskowy. A nie jest? No, dopóki, jak powiedziałem, ten status Polski, który jest w ramach NATO, wyłącznie opiera się na świadomości takiej, że w ramach paktu mamy gwarancję, klauzulę wzajemnego, gwarantowanego bezpieczeństwa i artykuł 5 mówiący o odpowiedniej odpowiedzi sojuszników na atak na jednego z uczestników, na jednego z członków sojuszu. Natomiast forma odpowiedzi i zakres odpowiedzi jest zależny od politycznej woli. Tak więc my dzisiaj rzeczywiście bo na terytorium Polski, w sensie takim czystego realizmu wojennego, no to Polski, zasobem Polski głównym jest terytorium, ludzie i stan polskiej armii. Natomiast utrata terytorium Polski jest utratą wyłącznie właśnie tych elementów, jak polska armia, Polacy i terytorium Polski, ale nie infrastruktury krytycznej na tyle, że ona obniża zdolność obronną pozostałej części sojuszu. My chcemy to zmienić właśnie w tym kierunku, żeby wiadomo było, że terytorium Polski nie tylko dlatego bronione, że to jest terytorium sojusznicze, a także dlatego, że to jest terytorium, na którym znajduje się tak istotna część całego systemu obronnego paktu, że obrona terytorium Polski jest obroną istotnej części całego sojuszu, także w sensie jakby już wartości obronnej NATO jako całości, to po pierwsze, tak, to jest ta rzecz, która jest fundamentalna, tak, z punktu widzenia właśnie tego, żebyśmy przesunęli się z woli sojuszniczej do realiów sojuszniczych, a po drugie my jesteśmy przekonani o tym, tak, że to, na czym nam zależy, to jest infrastruktura obronna, defensywna. To są po to, żeby także wszyscy ci, którzy kiedykolwiek mieliby w ogóle w głowie pomysł, żeby Polskę w jakiś sposób zaatakować, żeby rozumieli, że koszt takiego ataku jest wysoki. Bo to naprawdę dzisiaj to, co na czym nam zależy, to jest też siła odstraszania, siła niwelowania zagrożeń. Tak? Bo przecież my nie chcemy tutaj, żeby w ogóle kiedykolwiek zdarzyła się sytuacja konfliktu wojennego. My chcemy właśnie do tego doprowadzić, żeby terytorium Polski było na tyle terytorium posiadającym zdolności defensywne, żeby wiadomo było, że koszt w ogóle agresji na Polskę jest zbyt wysoki, żeby go podejmować. Mhm. No dobrze, a dlaczego my... Teraz jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, to znaczy jesteśmy tutaj, ja użyję określenia, które użył pan prezydent, swego rodzaju strefą buforową NATO, a nie flanką NATO. Czy to było tak, że przez te ostatnie lata polskie władze nie zabiegały
o podniesienie polskiej pozycji w sojuszu i zabezpieczenie Polski tym samym, czy też po prostu nie ma woli politycznej innych krajów i jest to zadanie no, niezwykle trudne. Jak to jest? Sytuacja jest skomplikowana. Tak? NATO i sojusznicy natowscy, także nasi partnerzy, do tych decyzji dojrzewają. Tak? Nie ma co ukrywać, że nie ma w tej względzie jedności dzisiaj także w ramach sojuszu. I trzeba nad tą ale tym dojrzewaniem... są państwa, które są zwolennikami. Bo wiemy, tak, takiej, tak, oczywiście, bo, ale też sprawy? Powiedzmy wprost, i to wszyscy rozumiemy, tak, że blokada wynika nie z pozycji Polski, czy z wyłącznie nie z pozycji Polski, czy nieudolności, czy mniej lub większej zdolności władz polskich do zabiegania o to. Nie, ale być może władze polskie nie były zainteresowane tym działaniem. Jak słuchaliśmy ministra Sikorskiego, to można było odnieść wrażenie na taśmach, że nie było determinacji odpowiedniej, tak? Na przykład po stronie ówczesnego MSZ-u. Natomiast powiedzmy wprost, tak? To ta decyzja o tym, żeby Polska i kraje tej części sojuszu miały jednak tę sytuację obronnościową słabszą, no wynika z postrzegania przez część sojuszników relacji z Rosją. I tego, że Rosja za każdym razem, kiedykolwiek taka dyskusja się pojawia, wysyła sygnał, że to jest krok agresywny. Tak? Nawet instalowanie defensywnych urządzeń na terytorium sojuszu Rosja uznaje za rodzaj kroku agresywnego i te argumenty do niektórych sojuszników po prostu docierają. Tak więc naszym i oni te argumenty gdyby im dają posłuch. To się zmieniło wobec agresji na Ukrainie. Tej zmiany odzwierciedleniem były postanowienia szczytu w Newport, tylko że to były decyzje doraźne, krótkoterminowe i powiedzielibyśmy takie, wobec których była wtedy zgoda. Tak? Natomiast w nadziei także wtedy, że sytuacja jest krótkoterminowa na wschodzie, jakoś to się wszystko uporządkuje. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Dlatego prezydent Duda bardzo wyraźnie mówi, że szczyt NATO w Warszawie, ten przyszłoroczny, nie może być tylko wyłącznie szczytem, który podsumuje postanowienia z Newport. Będzie takim szczytem patrzącym wstecz. Musi być szczytem patrzącym naprzód. To znaczy oczekujemy, prezydent Duda oczekuje jako tego szczytu gospodarz, że szczyt NATO w Warszawie będzie, o ile szczyt NATO w Walii, w Newport był doraźną odpowiedzią, to szczyt w Warszawie ma być odpowiedzią strategiczną, czyli długoterminową decyzją fundamentalną NATO o tym, że zmiana geopolitycznej sytuacji na wschodnim rubieżach sojuszu powoduje, że sojusz się adaptuje do tych zmienionych warunków. I to jest to, nad czym będziemy przez najbliższy rok pracować, żeby ten lipcowy szczyt przyszłoroczny tego typu decyzję podjął. Mhm. Ja rozumiem, że przygotowując się też do rozmów międzynarodowych, pan prezydent, być może pan również przeglądają panowie notatki z rozmów pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jaki wniosek płynie z tych dokumentów? To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktor. Natomiast mam niestety odpowiedź smutną. W ramach owego bilansu otwarcia, który przeprowadzamy dzisiaj w kancelarii, okazało się, że odpowiednie służby kancelarii nie prowadziły żadnych dokumentacji rozmów pana prezydenta Komorowskiego, więc nie ma. To znaczy, że nie ma notatek z rozmów pana prezydenta z całej kadencji? To nie znaczy, powstawały notatki. Taką informację otrzymałem, uzyskałem, że nie powstawały notatki służbowe z rozmów pana prezydenta, ani mojego poprzednika na stanowisku ministra do spraw zagranicznych w kancelarii, więc tak naprawdę możemy się opierać wyłącznie dokumentacji, którą w części rozmów prowadziła. A to jest standardowa procedura? Czyli ja jestem człowiekiem wychowanym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i znam MSZ-owski standard. I ja moim pracownikom już za tym okresie, kiedy prezydent Duda był prezydentem elektem, kazałem prowadzić notatki z każdej rozmowy. I mogę powiedzieć paradoksalnie, że więcej już notatek z rozmów prezydenta elekta Andrzeja Dudy w ciągu tych 2 miesięcy niż z całych 5 lat kadencji prezydenta Komorowskiego. Być może któregoś dnia do tych notatek jeszcze gdzieś tam może gdzieś są schowane. Natomiast póki co, jak powiem, to jest rzecz, która dla mnie jest rzeczą niezrozumiałą, że nie ma dokumentacji rozmów prezydenta Komorowskiego. Ale takie było życzenie pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby żadnej dokumentacji z jego... No nie prowadzono takiej dokumentacji. Nie sporządzasz, tak? Nie sporządzono dokumentacji takiej, według standardu, jaki ja znam z MSZ-u, gdzie
bo to jest podstawa także pewnej pamięci instytucjonalnej bezpieczeństwa państwa i pewnej ciągłości polityki, tak? Właśnie po to, żeby mieć pełną dokumentację rozmów. To przecież nie tylko chodzi właśnie o archiwizację dla pamięci, tylko po to, żeby wracać na przykład nawet do argumentów i zobaczyć zmianę stanowiska różnych krajów. No, nie mam takich dzisiaj informacji o przebiegu tych rozmów w ostatnich 5 lat. Panie ministrze, a jak pan ocenia relacje Polski z najbliższymi krajami? Mam na myśli kraje nadbałtyckie, ale powiedzmy szerzej kraje naszego regionu. To kiedyś w czasach prezydentury pana profesora Lecha Kaczyńskiego to była nasza ogromna siła, źródło naszej ogromnej siły. A jak dzisiaj to wygląda? Bo ja rozumiem, że te relacje są strasznie ważne również w kontekście tego szczytu NATO, który ma się odbyć w przyszłym roku w Warszawie. Bo oczywiście. Tak? Także tym krajom będzie zależało na tym, żeby nasza część Europy była w odpowiedni sposób zabezpieczona przez sojusz. Tak, i to jest też zadanie ważne, które pan prezydent Duda postawił przed swoją polityką zagraniczną i tego też oczekuje od nas, wsparcia go w jego realizacji. Ono też znajdzie odzwierciedlenie w wizytach, w kalendarzu wizyt pana prezydenta i spotkań pana prezydenta w najbliższym czasie. Kalendarz na najbliższe tygodnie jest już stworzony, czy on tak, dopiero powstaje? Tak, on już powstaje. My przedstawimy go w poniedziałek w tej wersji, która obejmuje wizyty potwierdzone. Pierwsza wizyta jest już umówiona, tak? Tak, ona już jest finalizowana, do niej przygotowania. Ale prezydent to bardzo wyraźnie mówił, że chodzi mu o pewien pakiet 100 dni, żeby nie szczególnie, to nie będzie tak, że to będzie wizyta jedna, po czym nastąpi długa przerwa i ona będzie taka symboliczna i już zamknie, tak? Ona pokaże wszystko. Nie, to będzie seria i mogę też powiedzieć tutaj chyba państwu też po raz pierwszy, że to będzie aktywność prezydenta bezprecedensowa. Nigdy prezydent w ciągu pierwszych 3 miesięcy urzędowania żaden z poprzedników nie miał tylu spotkań, ile spotkań będzie miał pan prezydent Duda. One też będą miały częściowo spotkania wielostronne, ale jeśli policzymy wszystkie, to już wiemy, że się odbędą. To policzyliśmy, że w ciągu 3 miesięcy pan prezydent spotka się z około 30 do 40 głowami państw. Takie rzeczy w ogóle nigdy się nie zdarzyły. Czy w tych pierwszych wizytach będą wizyty, wśród tych pierwszych wizyt będą wizyty również w krajach naszego regionu? Oczywiście, czyli że tak. Na przykład w krajach nadbałtyckich? Będą są trzy rodzaje geograficznie, jeśli tak określimy, 3 rodzaje kierunków geograficznych. Region, Europa, świat, bo będzie też oczywiście wizyta w Nowym Jorku na sesji ONZ i tam wiele spotkań bilateralnych, które teraz właśnie są umawiane z tymi dalszymi partnerami, więc będzie komponent regionalny, europejski i powiedzmy światowy. I 2 wyznaczniki merytoryczne, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy. Tak, i to jeśli złożymy je razem, to zobaczymy, że to będzie taka właśnie mozaika, tak? Regionalnych bezpieczeństwo, regionalne gospodarczy, europejskie bezpieczeństwo, europejskie gospodarczy, globalny gospodarczy, globalne zakresy bezpieczeństwa. Tak, i to się ułoży w ten sposób, że będzie jakby ta całość się ten sposób domknie. Jak powiedziałem, ilość będzie naprawdę bezprecedensowa, bo też prezydent Duda jest osobą niezwykle aktywną i od nas wymaga jako jego pracowników dużej aktywności na samym początku. No ale to też chyba oznacza, że jest zainteresowanie przedstawicieli innych państw. Chcą się spotykać z panem prezydentem Dudą. Oczywiście tak. I z racji tego, że Polska jest... Ja pytam też o to, dlatego że w czasie kampanii wyborczej ten temat się pojawiał. I zresztą pojawiał się, to jest taki temat, który jak mantra jest powtarzany w każdej kampanii wyborczej przeciwko właśnie obozowi politycznemu, z którego się pan prezydent wywodzi, że jak tylko ten obóz lub jego przedstawiciel będzie pełnił ważną funkcję, to wtedy nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać, wszystkie drzwi będą zamknięte, nikt telefonów nie podnosi, bo po prostu z takimi ludźmi się nie rozmawia. No ale tu zdaje się, że jest zupełnie inaczej. No to kompletna bzdura oczywiście. Tak, to jest tak, że naprawdę zasada polityki zagranicznej jest prosta. Tak? Rozmawia się tylko z tym, kto ma własne zdanie. Bo jeśli ktoś nie ma własnego zdania, to nie ma sensu rozmawiać.
No, to się wtedy zamienia dyplomacją. Rozumiem, że wtedy lepiej rozmawiać z tym, kto odpowiada za zdanie. Oczywiście, bo wtedy, tego, kto nie ma wtedy dyplomacja zamienia się w rytuał. Tak? I, to powiedział, i pan prezydent Duda powiedział bardzo wyraźnie. Jemu zależy na relacjach realnych, a nie rytualnych. Odbywanie rytualnych wyjazdów dla niego nie ma wartości. Tak, jeśli gdzieś jedzie, to jakimś bardzo konkretnym zadaniem, które ma do wykonania. Muszę powiedzieć, po tych pierwszych miesiącach pracy z panem prezydentem Dudą, ja jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób, bo ja to pamiętam z czasów właśnie 2005-2007-2008 z prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. Znowu słyszę to samo pytanie, które słyszałem wtedy, jak pracowałem dla polskiej dyplomacji. A gdzie w tym jest polski interes? I ja wiem, że gdy do prezydenta Dudy, przedstawiając mu jakąś propozycję działania, on zawsze o to samo pyta. I to mi odbija uchem gdzieś w tyle, dokładnie co pytanie słyszałem wtedy od naszych przywódców. A gdzie w tym jest polski interes? I ja wiem, że jak idąc do niego, muszę być przygotowany, żeby na takie pytanie odpowiedzieć. Tak, i to jest rzecz, która jest tą zasadniczą zmianą, jaka już nastąpiła i będzie widoczna w tych aktywnościach prezydenta Dudy. Tak, że na koniec zawsze każdy będzie rozumiał, gdzie jest polski interes w tym, co prezydent Duda powiedział, zrobił, dokąd pojechał, z kim się spotkał. Co zrobić, żeby Polska odzyskała głos, a może w ogóle po raz pierwszy dostała ten głos w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie? No kluczem jest... Mińsk ma głos, Warszawa nie ma w tej sprawie głosu. Kluczem jest, to pan prezydent mówi bardzo też wyraźnie, kluczem jest wyjście poza dzisiejszy format rozmów na temat Ukrainy. Bynajmniej nie w taki sposób, bo tego prezydent absolutnie nie chce. Nie chcemy dopisać się do formatu normańskiego czy mińskiego. My chcemy wyjść, że dzisiaj tak naprawdę dla pokoju na wschodzie potrzebna jest pokojowa inicjatywa, która by zgromadziła wszystkich interesariuszy. To znaczy, w niej się Polski pominąć nie da, bo to, co jest na Ukrainie dzisiaj scenariuszem, naszym zdaniem najgorszym, to jest przerodzenie się tego kruchego rozejmu w zamrożony konflikt. Jeśli... Nie wiem w zasadzie, czy można jeszcze mówić o rozejmie, bo zdaje się... Wiadomo, że tak, oczywiście, 48, bo to widzimy, że tam jest napięcie rośnie. Tak, napięcie bardzo rośnie, konfrontacja znowu rośnie, ale widzimy, że być może to właśnie do tego preludium, żeby znowu pokazać stronę agresywną jako potencjalnego partnera w zamrożeniu i w bycie stabilizatorem. Tak, bo to się wydarzyło w Gruzji w 2008 roku. Dzisiaj widzimy, mamy doniesienia z Gruzji, znowu niepokojące o tym, że tam dokonuje się kolejnych ruchów, już w ogóle wykraczających poza jakiekolwiek międzynarodowe ustalenia w tej sprawie, które mają znowu spowodować dalszą petryfikację zdobyczy wojennych z 2008 roku. To samo może dotyczyć dzisiaj Ukrainy i to jest dla nas najbardziej niekorzystna, tak? Kiedy będziemy mieli do czynienia z zamrożonym konfliktem u polskich granic, to spowoduje, że cały region będzie już miał czwarty, kolejny zamrożony konflikt, który powoduje, że ruchy dyplomatyczne w regionie będą bardzo trudne. Ja pamiętam, bo musimy już kończyć, mamy dosłownie pół minuty. Ja pamiętam, jak jeszcze parę miesięcy temu, gdy rozmawialiśmy na temat sytuacji na Ukrainie i polskiej polityki wobec tego, co dzieje się w końcu za naszą wschodnią granicą, mówił pan o tym, że zarzucając zresztą rządzącej ekipie, że w Warszawie nikt nie pomyślał o tym, żeby zorganizować duże spotkanie, dużą konferencję poświęconą właśnie wyjściu i zakończeniu tej wojny, tej napaści tak naprawdę na Ukrainę. Czy w takim razie teraz pan rozmawia z panem prezydentem na temat takiej inicjatywy w Warszawie, której on wówczas będzie gospodarzem? Pan prezydent to publicznie deklaruje, że Polska i on jest gotowy do włączenia się w pokojowy proces na wschodzie. Tak, właśnie nie zamrażanie konfliktu, tylko w pokojowy proces na wschodzie. I to też będzie przedmiot jego rozmów. Jestem przekonany, że ta część najbliższa dyplomatycznych jego rozmów będzie także dotyczyła kwestii owego pokoju na wschodzie. Tak, bo jeśli mamy mówić o nowej inicjatywie, to ona musi być inicjatywą, która zgromadzi odpowiednią ilość partnerów, to też się
tego nie ogłasza indywidualnie. Tak więc dajmy prezydentowi ten czas na to, żeby te bardzo aktywne pierwsze 100 dni w polityce zagranicznej odbył, to badanie gruntu przeprowadził, także jeśli chodzi właśnie o spójność Europy Wschodniej, jeśli chodzi i środkowej, jeśli chodzi o partnerstwo z najważniejszymi krajami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi poprzez wizytę w USA, i zobaczymy, jaki będzie wniosek z tej pierwszej dużej ofensywy dyplomatycznej pana prezydenta. Bardzo dziękuję. Pan profesor Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, był państwa i moim gościem, a ja szybko przypominam, że trwa nasza sonda SMS-owa. Dziś pytamy o to, czy za prezydentury Andrzeja Dudy Polska wzmocni swoją pozycję w NATO. Jeżeli państwo uważają, że tak, wówczas wysyłamy SMS o treści 1 na numer 72075, a jeżeli państwa opinii tak się nie stanie, wówczas SMS o treści 2 należy wysłać na numer 72075. Kulisy manipulacji flash, później wolne głosy. Proszę zatem zostać z Republiką, a ja serdecznie dziękuję za to spotkanie i państwa zapraszam za chwilę do wolnych głosów.